Witam bardzo serdecznie w grze 3D Defense, gra wydana w 1987 roku przez Empire Software, więc tutaj mamy taki króciutki opis, że musimy bronić ziemię przed atakiem wrogich obcych. Jeśli ich statek wyląduje 3 razy, zbudują bazę, no i gra się zakończy. Na każdy statek mamy 10 strzałów do wykorzystania, więc do dzieła. Tutaj oczywiście mamy sposób poruszania się, więc mamy QTAG, czyli to mamy tak pod kątami, a górny rząd, czyli od 1 do 0 to jest strzał, czyli jak zwykle będę się motał. No to zaczynamy. Dobra, mamy taką oto planszę i już tam jakiś gościu leci. Faktycznie jest to tak trochę tego i ja się... Ach, kurczę, jak zwykle motam się z przyciskami. No to tak, to ja to za daleko, to nie powalczę. No nie, no jak tu jeszcze jeden klawisz muszę mieć do dyspozycji, żeby strzał zrobić, to ja już tutaj leżę i kwiczę. No nie, zmotam się, strasznie się motam. Może jakiegoś jednego uda mi się zestrzelić, ale to jest jak dla mnie... Dobra, jak dla mnie jest to zbyt... pogrzany temat. No dobra, zobaczymy. Dobra. Ach, kurczę. Trzeba idealnie go namierzyć w ten środek i dopiero wtedy jest szansa go ściągnąć. Tak, tylko że tutaj jest właśnie pod kątem, to się porusza i tu jest właśnie ten problem, bo już 2 statki wylądowały. Kurczę, żeby tutaj chociaż jednego stłuc. Kurde, jakby było padem, to by było mi prościej, ale no niestety gra, niestety, ale napada nie jest. No i już przegrałem. Nawet nie zestrzeliłem żadnego statku. Katastrofa. Ciężka gra. Oczywiście Marsz z Gwiezdnych Wojen zagrał. Znów irytujące dźwięki. Teraz się co? Wszystko się robi tak jakby od nowa. Da się to przyspieszyć jakoś? No nie bardzo. Więc muszę niestety przeczekać, aż to się wszystko napisze. I dawaj jeszcze raz. No, muszę nabrać wprawy. Ale póki co jest to gra dla mnie chyba troszeczkę przez to sterowanie nieco za trudna. No ale zobaczymy. No ale dobrze się gościu ukrywa na tej zasadzie, że pod mój strzał on nie bardzo chce wejść. Więc no co jest logiczne. Tak, można też na prosto, ale to trzeba 2 trzymać naraz wciśnięte, a ja to się zamotam zaraz. Kurka wodna. Można to zrobić tak, że się w ogóle całkiem zamotam. No, ale skurczy gnat. Ucieka, no. Nie, to jest gra... przy takim sterowaniu, jaki tutaj jest, to jest gra dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach. Ja niestety nie mam... zamiaru się tu za bardzo denerwować, ale chociaż jeden statek honorowo bym chciał rozwalić. Co graniczy z cudem. Jak widać, w moim wykonaniu to będzie trudne, to będzie raczej a wykonalne. Ja pierdykam, nie mogę się trafić. W gościa w ogóle nic kompletnie. Ach. Jak już wejdzie, to wtedy za późno. No i już drugi zlądował. Ach. Po prostu katastrofa. Ale chodź tu. Właśnie tutaj pod moją lufę. No niech go jasny. Nie trafię w ogóle żadnego. No nie mam. Kurczę, jakie to sterowanie. Nie dam rady. To jest gra nie dla mnie.
Nie z takim sterowaniem. Sorry, Gregory, ale to nie da rady. No i zaś trzeba czekać, aż to się wszystko znowu napisze. No cóż, taki przerywnik, nie? Tak, najwyższa ilość punktów 0, ale cóż się spodziewać, no z takim zawodnikiem jak ja, to niestety tak będzie. Ale może gdzieś go trafię raz chociaż. No szkurde blaszka. Czekaj, ja się tu na ciebie zaczaję. Ty musisz tutaj, bo tam chyba nie wylądujesz. Tu musisz lecieć tutaj. Też może tam wylądować, okej? Okej, dobra. Ach, kurczę, jest go ciężko namierzyć. Ale nie mogę go. Dziada. Jest, wreszcie trafiłem se. Kurczę. Ale zjazda jest w tej grze. Z tym sterowaniem to przesadzona sprawa. No, może jeszcze jeden się uda. Jednego trafić. Jasne, że się uda. Jak widać, no ale przynajmniej było widać, jaki jest efekt eksplozji tego statku. No to trzeba przyznać, że jest zacny. Ładuję w niego i go trafić nie mogę. Cóż za... Już nie mam. Skończyłem mi się naboje. I koniec gry w ładnym stylu. Dobrze, nie ma co tutaj przedłużać, bo gra zaczyna mnie irytować. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na ZX Spectrum. O, jakimś cudem jeszcze wpis mam. No tak. Okej. No to by było na tyle.